W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy eksperyment. Jak bardzo dobrze wiecie, mamy nową emotkę, która polega na tym, że możemy przytulić się do przeciwnika. A dokładniej to przeciwnik może przytulić się do nas. I dzisiaj sprawdzę, czy do spoconego skina przytuli się jakiś przeciwnik. Sprawdzimy również jakiegoś skina Bambika i zrobimy to samo na turnieju. Także oglądajcie do końca, zostawcie łapkę w górę, jeśli lubicie eksperymenty na moim kanale. Subskrybujcie kanał, żeby nie ominąć kolejnego eksperymentu. No i jeszcze dzisiaj sprawdźcie, czy macie aktywny kodzik Evela w sklepie. A więc widzowie, cały odcinek zaczniemy sobie w lobby, ponieważ będziemy wybierać różne skiny i będziemy sprawdzać, czy na przykład takiego glutka ktoś przytuli, czy ktoś przytuli najbardziej spoconego skina. No i sprawdzimy też, jak to wygląda na arenie. Także glutka na razie zostawiamy, ubierzmy sobie jakiś mega spocony skin. Dobra, wydaje mi się, że Aura jest mega spoconym skinem, później weźmiemy sobie Bananka. Także ja biorę tutaj, zobaczmy, czy mamy taniec. Ja go kupiłem bardzo niedawno, dobra, mamy tutaj przytulanie, a więc sprawdźmy to. Wejdźmy sobie na solo i polecimy po prostu za pierwszym lepszym ziomkiem. No i co, jeśli podoba wam się taka seria, koniecznie zostawcie łapkę w górę, a przetestujemy kolejne rzeczy. Także łapka w górę, zaznacz dzwonek, Wake Devela. A few moments later. No i jest to mega spocony zestaw. Mamy tutaj gwiazdkę, mamy aurę. No i zobaczcie tutaj, o właśnie, o tej osobie mówię. O dokładnie takim skinie, co dopiero mówiłem. On, no przynajmniej ta babeczka nie ma tutaj rękawów. A więc postaramy się lecieć za tą samą babeczką, ona prawdopodobnie nas przytuli, jako że to jest aura. O ile ją zdążę zobaczyć. Jako że to jest spocony skin, wydaje mi się, że albo wydmy, albo przyjemny. Ten ziomek poleci, no. Siema, byku, przytul się do mnie, no dawaj. Aha, mogłem to zrobić też w lobby. A więc dobra, patrzymy za busa i czy ja tutaj zdążę zauważyć, jakie skiny wylatują. O, ja cię kręcę. To nie jest takie łatwe, widzowie. O, chyba wyleciał. Tak mi się wydaje, że wyleciała aura. Zaraz jej będziemy szukać. Wydaje mi się, że przyjemny park w ogóle będzie najlepszym teraz miejscem do spadnięcia. Później po prostu wyrzucimy jakiś loot. Różne sytuacje porobimy. A więc dobra, szukamy tej aury. Tutaj nie ma, tutaj nie ma. O, 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 coś tu widziałem. Tu jest ta aura. Ej, dobrze ją widziałem, dobrze ją widziałem. Lecimy do niej. Aura, byczku, chodź, 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 chodź. Tylko mnie nie kilofuj, nie kilofuj. Chodź się przytul. Czekaj, czy się przytuli. No, no, no. Mówiłem wam, to są spoceńcy. Spróbujmy jeszcze raz. No i nie wstydź ci, nie wstydź ci, gamoniu. Lećmy w jakieś miejsce, gdzie leci jedna osoba. To by było spoko. Dobra, gdzie leci jeden ziomek? Mamy tutaj, ej, tu, nie, tutaj też leci. Tutaj też. Co jest grane? Goście mi lecą na moją miejscówkę. Panowie, co to w ogóle za ziomek? Doktor Doom, Doomie, siema. Dobra, czekajcie, widzowie. Ja stoję i chcę być... Co ten ziomek w ogóle robi? Ej, byku, przytul się do mnie. Nie, no nie, no nie, proszę mnie. Ej, czekajcie, ja wezmę sobie broń i wyeliminuję po prostu jakiegoś ziomka. Zdenerwował mnie. O, tu mamy potki nawet, weźmy te potki. Ty, oni się tu klepią dalej, dobra. Także wezmę sobie jeszcze jakieś brońki. Ej, patrzcie się, mamy rybkę tutaj. Mogę mu rzucić rybkę i go przytulić. Spróbujmy w ten sposób. Chłopaki, czy wy się jeszcze bijecie? Dobra. Czekajcie, tego ziomeczka musimy wyeliminować. No wychyl, wychyl. No ten ziomek wszystko psuje z tego dachu. Fajnie by było, jakby wiecie, jakby chciał mnie przytulić. No byczku. Ziomuś. Patrz. No, 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 chodź się przytul. Chodź się przytul, chodź się przytul. Dobra, dobra, dobra. Widzowie, mamy to. Ej, przyjdzie? Przyjdzie czy nie? Dobra, ja też idę. Czy on się do mnie przytuli? No chodź, nie bój się. Czekajcie, on tam jeszcze zbiera coś. On się boi, on się boi. Wybudujmy się do góry. Wyrzućmy to. No byczku, no on się zabudowuje, no nie bój się. Mam nadzieję, że nikt inny mnie nie wyeliminuje gdzieś zaokoła. On patrzy przez daszek, patrzy przez daszek. Nie, 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 no chodź. No chodź się przytul. No, co za gościu? Ej, on chciał mnie chyba wyeliminować. Chodźmy do niego, czekajcie. Chodź się przytul, dobra, przytul się, no. No proszę, proszę, nie bój się. Nie, 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 nie. No chodź się przytul. No proszę. Nie, ja nie chcę, chodź się przytulić. Chodź się przytul. No, no chodź. Dobra. No, ej, nie wierzę w to. On naprawdę tego nie zrobił. Dobra, spróbujmy dalej, spróbujmy. I było blisko. No teraz mi piątkę przybijasz, gościu. Widzowie, ja nie wiem, co to jest za ziomek w ogóle. Okej, widzowie, ostatni raz spróbujemy z spoconym skinem i polecimy sobie może na... Też może na te domki ktoś tutaj poleci. Spróbujmy na kogoś spaść po prostu i od razu, żeby się przytulić. Tak jak to zrobiliśmy za pierwszym razem. Tu ktoś leci, lecimy na tego ziomka. On się wystraszy, on się wystraszy. Tak mi się wydaje. Patrz, patrz. O, o, tu jest dwójka ludzi. Czy ktoś się przytuli do spoconego skina? Tam, w tamtym domku chyba też ktoś jest. Tu na pewno jest też ziomek. Ale wiecie co? Weźmy sobie bronię. Żeby nas nie wyeliminowali od razu, nie? Żebyśmy mogli w razie czego walczyć. A, tu ktoś jest u góry. Próbujemy. Przytul się, on mnie powinien widzieć, że ja się przytulam. On powinien widzieć mnie na czerwono w ten sposób. No, wychodzi, wychodzi. Proszę, nie. Nie, no.
Przecież czemu ci ludzie nie rozumieją, że ja chcę się do nich przytulić, no? 5 minutes later. Okej, ostatnia próba dla spoconego skina. Polecimy w jakieś miejsce dla totalnych bamboli. Gdzie bambole latają? Tam, gdzie ja, czyli może tu ktoś poleci. Ja lubię to miejsce. Lecimy na dół i sprawdźmy to. Leci tutaj jakiś ziomek. Jeden. Tu leci jakiś ziomek. Wezmę coś z tej stacji i polecimy do tych dwóch ziomków. Jest ich dwójka. Ej, tu ktoś jest, tu ktoś jest. Dobra, wydaje mi się, że to będzie lepsza opcja. No, trzymaj. No i chodź się przytul, proszę. Nie do mnie, chodź się przytul, nie bój się. Proszę, chodź się przytul. No, czy do spoceńca się ktoś w końcu przytuli? Ewela, chodź zobacz, pierwsza osoba prawdopodobnie, która... No i mamy. No wreszcie. Czyli spoceńca mamy zaliczonego. Możesz mnie teraz, kolego, wyeliminować. No oczywiście ja cię też przytulę, proszę bardzo. Zauważyłem. Elegancko, wezmę sobie to i strzelam, puf. Żartuję, ja taki nie jestem. Chodź jeszcze potańczymy coś, byku. Patrzcie się, czekajcie, co tu jeszcze można? Nie chodź! Nie zostawiaj mnie tak. Nie zostawiaj mnie tak, no. Ej, ale co tu się stało w ogóle? Zostawił mnie. Czekamy jeszcze, może wróci. Co tu się w ogóle dzieje? Patrzcie się, tu jest ziomek. No dajmy jeszcze szansę jednemu. Ty, a czekajcie, wyjdźmy na chorągwi... No, na to. Bo tu na pewno ktoś wyjdzie. O, i stajemy tak. Jestem ciekaw, czy ktoś tu wyjdzie. Chyba nikt nie wejdzie na tą iglicę, więc po prostu muszę zmienić miejsce. O nie, tu jest UFO z kolei. Biorę statek, siema. Ukradłem. Jedziemy, proszę pana. Ty, tu jest ziomek cały czas. Zawozimy go do strefy i się może z nim przytulimy, no to by był hit. Patrzcie się, czy on wysiądzie do mnie? Chodź się przytul. Przytul się, proszę. Nie, przytul się. Ej, on się chyba chciał przytulić, ale nie wiem, czy ja się nie poruszałem. Kasper Games YouTube. Chodź tu, gościu. Dobra, zaprosiłem go, ale mi się będzie tłumaczył zaraz. Nie dodał mnie do znajomych, ale przejdźmy teraz do jakiegoś bambika. Wydaje mi się, że siorbane legendy będą najlepsze i właśnie kisiel kontra szlam. Ten niebieski, wydaje mi się, że będzie mega spoko i później jeszcze zrobimy banana. W sumie to mogłem zmienić jeszcze zbierak, ale niech ten zbierak zostanie. Jestem ciekaw, czy dużo więcej ludzi właśnie przytuli zwykłego takiego bambika. No i polecimy sobie na jakieś małe miejscówki dla bambików, więc wydaje mi się, że wylećmy i polecimy. Może na sad. Na sadzie ktoś powinien być na pewno. Ale czy ktoś będzie? Dobrze by było, żeby nie było bardzo dużo osób. Jeśli będzie bardzo dużo osób, no to każdy będzie chciał walczyć. Tutaj mamy dwie osoby. Czy ktoś w ogóle poleci na sad? Źle to wygląda, bo nikogo nie ma na sadzie chyba. A nie, jest ktoś. Ktoś tam leci. Ale to nie tu. Także ja sobie zdropię i zaraz sprawdzamy. Jednak jest ktoś. Dobra, nie zbieram żadnych rzeczy. Czy ktoś mnie przytuli? O, jest. Jest. Dobra, i zobaczycie, za pierwszym razem się uda. No i o to chodzi, o to chodzi, ależ to z widzami, no jestem w szoku. No nic, to ja idę sobie tu na ciężarówkę, no i co, będziemy patrzeć, ciekawe, co się w ogóle będzie działo. Czy ten ziomek będzie do mnie podchodził, czy nie, czy mi coś przyniesie, da mi coś do leczenia, no jestem ciekaw. A jakbym stanął tam, w sumie to bym udawał troszkę tak posąg, nie? Chodźmy tutaj. Ej, oni się tutaj klepią, a nie to za mną. Dobra, nie ruszam się. A gdzie mój królik poszedł w ogóle? Chodzimy na kucaka w takim razie i szukamy tego gościa. Ale patrzcie, się przytulił mnie i sobie poszedł. Czyli za pierwszym razem. Ktoś przytula bambika za pierwszym razem. Spoceńca od razu mnie eliminowali. On poszedł sobie stąd. Królik! Spróbujmy jeszcze raz. Wydaje mi się, że na pewno ktoś się do nas przytuli. I polecimy za pierwszą lepszą osobą. Na te jakby na hotspota. I teraz kogo tu wybrać? Kogo tu wybrać? Kto? O, tą aurę bierzemy. Chodź do mnie. Aura, nie bój się. No. No co jest? Leci tu ktoś. O! Leci. Jest! No niesamowite. No i takie ziomki są fajne. Jeszcze raz, a co tam? Ktoś nas chyba chce wyeliminować. O nie, wyeliminował mi mojego ziomeczka. Byku, popatrz do góry. Ej, no nie, no ślepy. Dobra, powinienem je słyszeć. Ty, co jest? Co ten ziomek tu robił w ogóle? Ty, tu jest dwójka jeszcze? Ej, a rozpłaczmy się. Ej, gościu, no... On jest głuchy. Ej, gościu, no... Ja tu jestem z boku. Nie, no ten chłop mnie nie widzi. Aura, ubierz słuchawki. Takie na ucho tu jedno i na drugie. No, no chodź się przytul. Chodź się przytul, ziom. Ty nie wyeliminował mnie. Popatrzył się na mnie, ale mnie nie wyeliminował. No mistrzu w takim razie. Chyba, że nie miał naboi. I on mnie zostawił. On chyba stwierdził, że nie ma czasu na takie rzeczy. Oj, ten kałach chyba skończy na mnie. I czemu ten ziomek do mnie nie idzie? Jak jesteście bambikiem, popatrzcie się, jakie życie jest prostsze. Idę do niego tu. Chodź tu, ej. Aha, co tu się dzieje? Gościu, no chodź! Chodź mnie przytul, no! Chodź! O nie! Nie, popsułem mu gierkę! Mojego ktoś dojedzie teraz, bo on się popatrzył na mnie! O nie!
Co ja zrobiłem? Tamten ziomek też mnie widzi? Czekajcie. Czy on się przytuli do mnie? Chociaż? Ej, no Bambikiem, patrzcie się. Można grać takim glutkiem. Zaraz zobaczymy jeszcze banana na turnieju. Chyba, że on myśli, że ja jestem NPC-tem. Nie wiem, ja się muszę kawy napić z tego wszystkiego. Idzie. Ej, przytuli się czy nie? No dawaj. Ej, no coś tu nie pykło. Ej, patrzcie się. On nie wiedział, że jestem graczem chyba. O tak, on myślał, że jestem NPC-tem. Brawo dla ciebie, gościu. Jak możecie zauważyć, trwa turniej solo kaszka. Polecimy jeden mecz na zerowych punktach i spróbujemy się do kogoś przytulić jako bananek. No jestem ciekaw, czy się uda. Obstawiam, że na pewno nie. A więc widzowie, jesteśmy teraz na turnieju solo. A więc teraz sprawdźmy, czy jako bananek jesteśmy w stanie się do kogoś przytulić na turnieju. Specjalnie czekałem, aż turniej zostanie odpalony, żeby nagrać ten odcinek. Ej, gościu. Tu! Nie! Przytul się! Dobra, wychodzę, widzowie, koniec odcinka. Ten odcinek był najlepszym odcinkiem z możliwych, jakie były. Ktoś się do mnie przytulił na turnieju. Trzymajcie się, wpadnijcie na ten odcinek, subskrybujcie kanał Kodewela w sklepie. No jeśli chcecie więcej, subskrybujcie dzwoneczkiem. Trzymajcie się, piona!